Dzisiaj pokażę Wam test tego właśnie nowego sutenka od Be Quiet, czyli coolera Shadow Rock 3. Jest to układ chłodzenia całkowicie nowy. Nie tylko nowy, że Be Quiet go akurat wprowadził, bo już go wprowadził, ale jeszcze nie jest dostępny w sklepach przez oczywiście koronawirusa. Ale nowy jest pod kątem takim, że jest kilka innowacji względem poprzednich typowych coolerów niemieckiej marki. Przede wszystkim jest to cooler asymetryczny, czyli radiator jest przesunięty względem stopy. Daje nam to, że możemy swobodnie montować moduły pamięci RAM o nawet bardzo wysokich radiatorach. Kolejną sprawą jest to, że mamy niklowane heatpipy, co z reguły było zarezerwowane tylko dla serii Dark Rock. Kolejną rzeczą ciekawą jest to, że mamy tutaj wykonanie stopy w technologii HDT. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to od razu wyjaśniam. Chodzi o bezpośredni kontakt rurek cieplnych z IHS-em. Kolejną różnicą, którą mamy względem Shadow Rock 3, to mamy 5 rurek cieplnych o średnicy 6 mm względem 4, a 8 mm. Także zapraszam do omówienia samego coolera, prezentacji i testów. Be Quiet Shadow Rock 3 to jednowieżowy układ chłodzenia o wymiarach 163 mm wysokości, 130 szerokości i 121 mm razem z wentylatorem głębokości. Oczywiście chłodzenie to konstrukcja asymetryczna, dzięki czemu nie koliduje z modułami pamięci RAM. Radiator oparty o aluminiową podstawę, która trzyma 5 rurek cieplnych o średnicy 6 mm wygiętych w kształcie litery U. Transfer ciepła odbywa się bezpośrednio z IHS-u do ciepłowodów radiatora. Na ciepłowodach znajduje się 30 aluminiowych finów, oczywiście o specjalnych wycięciach i przetłoczeniach. Top zdobi przegięta blacha z logiem producenta, która osłania zakończenie rurek cieplnych. Oczywiście blacha została wykonana z zeszotkowanego aluminium, a przetłoczenie jest anodowane na kolor czarny. Za chłodzenie odpowiada 120 mm wentylator Be Quiet Shadow Wings 3 z łożyskiem Rifle, czyli poprawionym ślizgowym o prędkości maksymalnej 1600 obrotów na minutę. Wentylator posiada dodatkowe gumowe tuleje tłumiące drgania. Czas testów. Tym razem chłodzimy standardowo, tak jak ostatnio, 3930K podkręcone na 4,5 GHz. Temperatura otoczenia wynosi 20 stopni Celsjusza. Zobaczmy sobie temperatury. Tutaj mamy na początku napięcie, czyli 1,3, 11. Taktowanie 4,5 GHz na wszystkich rdzeniach. No i temperatury, jak widać, nie rozpieszczają. Ustawię sobie ostrość. O. Temperatury nie rozpieszczają. Najcieplejszy rdzeń osiągnął 83 stopnie Celsjusza i zaznaczył się na czerwono dla tego procesora. Także jest to no już coś trochę bardziej niepokojącego. Tym bardziej, że jak widzicie, procesor potrafi pobrać dość sporo, bo nawet 380 W cała platforma. Zaraz sobie zobaczycie, jak wejdzie obciążenie. O, tak jak teraz. Także troszkę gorąco jest i ten cooler Shadow Rock 3 jednak o TDP 190 W. Tak jest na pudełku przynajmniej napisane. I tak producent określa możliwości rozpraszania ciepła, jest trochę za mało. Podsumujmy sobie ten oto coolerek Shadow Rock 3. Muszę powiedzieć tak, całkowicie inna konstrukcja, według mnie jest bardzo udana. Jakość wykonania też jest dużo lepsza niż poprzednika. Mniejsza waga, mniejsza liczba finów przełożyła się na bardzo fajną wydajność. No może nie w przypadku tego akurat konkretnego procesora, na którym akurat teraz testowałem, bo 3930K to jest zdecydowanie za wysokie progi dla tego układu chłodzenia. Tu by się przydał Dark Rock 4 Pro najlepiej, ale dla 7700K podkręconego na 5 GHz, którego zobaczycie niedługo w recenzji na IT Hardware, tam sobie poradził bardzo fajnie ten coolerek i osiągnął 75 stopni, co jest bardzo dobrym wynikiem. Zachowując oczywiście bardzo fajną kulturę pracy, bo 39,3 dB. Także jest naprawdę bardzo fajnie pod tym kątem. I do takich procesorów właśnie bym polecał tego właśnie Be Quiet'a, czyli Ryzeny 3600, 3700 i procesory Intela jak i5-9600KF, czy nawet 9700. Do tych procesorów jak najbardziej się ten cooler sprawdzi. Cena tego coolera to około 200-220 zł. Na dzień dzisiejszy jest jeszcze niedostępny w sklepach.
aczkolwiek premiera miała być 3 marca, ale jak wiadomo mamy opóźnienie logistyczne ze względu na koronawirusa, więc musimy się troszkę wstrzymać, ale powiem Wam, że warto, warto, bo to jest bardzo fajny cooler, bardzo przyjemny dla oka i dla ucha, bo dla mnie na przykład kultura pracy jest ważniejsza niż kilka stopni więcej. No cóż, tyle ode mnie, dziękuję za obejrzenie materiału, zapraszam do kliknięcia subskrypcji i dzwoneczka, żeby Wam nie uciekły kolejne moje materiały. No cóż, na razie.